Jastrzębska policja namierzyła 31-latka podejrzewanego o kradzieże katalizatorów samochodów pozostawionych na parkingach w mieście. Łącznie mieszkaniec powiatu pszczyńskiego podejrzany jest o kilkanaście tego typu kradzieży. A więcej o sprawie opowie sierżant sztabowy Magdalena Szust z Jastrzębskiej policji. Analizując napływające zgłoszenia o kradzieży katalizatorów, do których w ostatnim czasie dochodziło na terenie naszego miasta, kryminalni ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży samochodowych części. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego. Mężczyzna trudnił się tego typu kradzieżami od kilku miesięcy. Działał głównie nocą na niestrzeżonych parkingach, skąd przy użyciu specjalistycznych części odcinał warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych katalizatory. Części samochodowe zabierał na działkę, skąd następnie sprzedawał w różnych częściach, w różnych punktach skupu złomu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, tłumaczył się trudną sytuacją finansową. Prokurator objął 31-latka dozorem policyjnym. Za popełnione kradzieże grozi mu kara nawet 5 lat więzienia.